W czasie, gdy odpowiadałem za polski rząd, 20 parę lat temu, wygasiliśmy, odstawiliśmy z ruchu 23 kopalnie w ciągu zaledwie 2-3 lat, właściwie bez jednego strajku. Ludzie to zrozumieli, że jest koniec takiej epoki, gdzie tylko węgiel kamienny był ważny. Działania, które podejmujemy, mogą wyzwolić takie ruchy protestu, no bo to jednak będzie sporo kosztowało. No ale jeśli w odpowiedzialny sposób podchodzimy do swojej przyszłości i do tego, co się będzie działo na naszej planecie za 30, za 60 lat, czyli myślimy nie tylko o sobie, o najbliższych 5 czy 7 latach, tylko myślimy o rzeczywiście perspektywach dla następnych pokoleń. Zresztą taki jest fundusz uruchomiony przez Unię Europejską, niemal tak duży, jakby dodatkowy budżet unijny. Nowe pokolenie Unii Europejskiej, tak on się nazywa, bo chodzi o to, żeby właśnie stworzyć szansę na przyjazny, taki zielony, odpowiadający oczekiwaniom obywatelek i obywateli kontynent europejski. W 40 roku, już za 20 lat, a nie za 29, nie bardzo będzie miał kto pracować w górnictwie. Są wcześniejsze emerytury, wielu ludzi odejdzie na odprawy. Tak jak pamiętam, było 20 lat temu, wręcz była kolejka górników, którzy nie chcieli pracować w górnictwie, chcieli wziąć odprawę albo wcześniejszy urlop po to, żeby zmienić zawód albo po prostu odpocząć. I to jest zrozumiałe, tak może być również na Śląsku, tylko trzeba mieć odwagę, żeby to powiedzieć, żeby to wynegocjować z ludźmi. Ale to, co mówię, wcale nie oznacza, że my z górnictwa możemy wyjść za 3 lata, za 5, a być może nawet nie za 10. Tu chciałbym przestrzec przed populizmem klimatycznym. Są tacy, którzy mówią, że zaraz. Nie, nie da się. Polska wieś się ogrzewa węglem. I nie możemy ludziom na polskiej wsi odmówić palenia węglem, póki co. Właśnie gdybyśmy mieli tą rurę gazową, którą przekreślono w 2002 roku, a była wynegocjowana, to byłoby inaczej, także na polskiej wsi, ale dzisiaj konsekwencją tego, co się działo przez te lata, kiedy kolejne rządy nic nie robiły w zakresie transformacji energetycznej, przemysłowej, no konsekwencją jest tego, że my musimy jeszcze mieć węgiel przez 10, może przez 12, może przez 15 lat. To tylko rząd może ocenić i ja wierzę, że zrobi to wreszcie sprawiedliwie i uczciwie.